Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie przy Starze 28, który stanął u zbiegu ulic Jurzeckiej księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Firma Star Sanduo, która ufundowała, zakupiła samochód, ale także wyremontowała. Tu podziękowania dla właścicieli firmy, dla pana Pawła i Dominika Paterów, dla wszystkich pracowników Star Sanduo, którzy przyczynili się do tego, że Star 28 z zabudową dźwig stanął u zbiegu tych ulic przy rondzie w pobliżu galerii Galardia. Tak jak mówiliśmy niedawno, tworzymy ścieżkę Stara. W 1948 roku w Starachowicach zaczęto produkować samochody ciężarowe Star. W tym roku obchodzimy 70-lecie w produkcji samochodów ciężarowych w naszym mieście. Star 28 był produkowany w latach 1968-1989 i ponad 215 tysięcy sztuk tych samochodów wyprodukowano w naszym mieście. Ścieżka Stara jest formą podziękowania dla wszystkich tych, którzy przez lata pracowali i tworzyli fabrykę samochodów ciężarowych, ale także zachętą do tego, żeby zainteresować się tym, co w Starachowicach kiedyś funkcjonowało i co w tej chwili działa, dlatego że tradycje motoryzacyjne są w naszym mieście podtrzymywane przez kolejne firmy, które produkują u nas i autobusy, ale także remontują samochody ciężarowe, jak firma Star Sanduo. Przedstawicieli firmy poproszę o zabranie głosu. My jako firma Star Sanduo, że mogliśmy uczestniczyć w projekcie Stara. Mamy ogromną nadzieję, że ogrom prac, który wcześniej wspomniałem, to około 700 godzin, będzie adekwatny do zadowolenia mieszkańców Starachowic. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania drugiego egzemplarza Stara 25 Straż Pożarna, który mamy nadzieję, że pod koniec tego miesiąca będzie już gotowy i będziemy mogli państwu zaprezentować. Witam na czwartym etapie ścieżki Stara. Star 28 to najpopularniejszy samochód produkowany w fabryce samochodów ciężarowych. W latach 67-89 wyprodukowano 120 627 samochodów. Pan prezydent powiedział ponad 200, ponieważ 8 i 9 to była rodzina samochodów jednakowych, różniących się tylko silnikiem. Ścieżka Stara to wspomnienie chluby naszego miasta, samochodu Star. I ta chluba obchodzi dzisiaj 70-lecie powstania. Dlatego między innymi ta ścieżka pokazuje właśnie tą historię i tą tradycję, którą pamiętają jeszcze dziesiątki tysięcy ludzi. Dziękuję bardzo. Nie śmiałem prosić na początku firmy o to, żeby w jakikolwiek większy sposób pomagała, oprócz tego, że wyremontowała, natomiast pan Paweł zaproponował, że takie samochody dwa zakupią, firma zakupi i podaruje gminie i za to bardzo, bardzo dziękuję. No i ze względu na to, że pomysł bardzo się spodobał mieszkańcom i załoga Star Sanduo też do tego się przyczyniła w dużym stopniu. Mamy pomysły na kolejne dwa samochody, ale zaprezentujemy je dopiero w lutym przyszłego roku, gdy skończymy aktualne kontrakty wojskowe remontów pojazdów. Szanowni państwo, u zbiegu ulicy Radomskiej i 1 maja 4 lata temu stanął samochód Star 266, który został ufundowany i wyremontowany przez firmę Star Sanduo. Pan Jan Tamioło zwrócił uwagę na to, że brakuje tu skrzyni, którą wyszukał w miejscowości obok Starachowic i firma Star Sanduo w tym roku wyremontowała tę skrzynię, zamontowała ją i w tej chwili kompletny Star służy mieszkańcom i w tym wszystkim, którzy do nas przyjeżdżają, którzy mogą go oglądać i podziwiać, a tych osób, które zatrzymują się w tym miejscu, oglądają Stara, zatrzymują się, by poczytać to, co jest na tablicy, która została umiejscowiona, nie brakuje. Tablica także została w tym roku wymieniona, jest już takiego samego layoutu, jak wszystkie inne pozostałe tablice, które montujemy w ramach ścieżki Stara, także wszystko to powinno nam się komponować w jedną spójną całość. Na tablicach zapraszamy wszystkich tych, którzy do nas przyjeżdżają, do odwiedzenia Muzeum Przyrody i Techniki, gdzie można zobaczyć całą kolekcję Starów. Tak jak powiedział pan prezydent, nasza firma wyremontowała i kompletnie uzbroiła ten tutaj pojazd. I teraz już wygląda tak, jak pan tutaj prezydent powiedział, w całości pięknie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy również uczestniczyć w tym projekcie i ten witacz będzie cieszył mieszkańców Starachowic, zarówno starsze pokolenie, jak i młodsze. Dziękujemy ślicznie.